Dziś mam dla Was test śniadań w Dowozie w Warszawie. Co zamówiłem, jak to smakowało i ile kosztowało? Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Dzisiaj zgodnie z tytułem tego filmu przetestujemy kilka śniadań w Dowozie. Zapewniam, że będzie smacznie i różnorodnie, a tych, którzy wybierają się do ogródków restauracyjnych, uspokajam. Wszystkie te śniadania, które dzisiaj pokażemy, są również dostępne na miejscu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Morele, który pomógł nam w przygotowaniu niezbędnego dodatku do każdego śniadania. Bowiem do śniadania rzecz jasna przyda się kawa. Jak wiecie, jestem przede wszystkim fanem kawy przelewowej z dripa, ale jeśli uważnie oglądaliście filmy z Teneryfy, to pamiętacie, że tam niestety dripa nie miałem, za to w naszym mieszkanku znalazła się kawiarka. Co najważniejsze, kawa przygotowana w kawiarce bardzo mi posmakowała, na tyle, że po przyjeździe zapytałem Was na Insta Stories, czy warto zamówić kawiarkę, a jeśli tak, to jaką? Zachęcających odpowiedzi było całe multum, a w międzyczasie odezwał się do nas sklep Morele. Sam muszę przyznać, że jestem zwolennikiem zakupów online, nie lubię chodzić po sklepach takich fizycznych, nie mam potrzeby wymacania czegoś przed zakupem, za to uwielbiam wyklikać sobie w prosty i sprawny sposób to, czego potrzebuję. Choć oczywiście liczy się dla mnie też atrakcyjna cena, wiele opcji płatności i dostawy oraz jej szybkość, no bez tego ani rusz. Najlepiej, kiedy zakupy po prostu są na drugi dzień. Na Morele.net jest mnóstwo produktów, z których sam korzystam na co dzień, które już od dawna za pomocą tej platformy zamawiam i które bardzo się przydają też w pracy youtubera. Oczywiście w sklepie Morele znajdziecie nie tylko niezbędny sprzęt do pracy, ale też wiele, wiele więcej produktów, w tym właśnie kawiarki. Zgodnie z Waszymi sugestiami zamówiłem kawiarkę marki Bialetti, która na Morele.net dostępna jest w szybkiej dostawie. I rzeczywiście sprawdziłem to na sobie, kawiarka była u nas na drugi dzień. Arrows and the sword I will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Yeah, yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there, seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. Kawka już jest, pachnie zjawiskowo, w dodatku przepyszna. Myślę, że to już czas. Czas na test śniadań. Zaczynamy od śniadania z Szuka. Szuk to jest restauracja na Ochocie z kuchnią wegetariańską. Przede wszystkim są to kuchnie blisko wschodnie, aczkolwiek często ich dania nawiązują do innych kuchni z całego świata. Śniadania są tylko w weekendy. My byliśmy już na miejscu, zamawialiśmy też nieraz, bo mają tutaj takie wielkie zestawy śniadaniowe. Ten poznaję, to jest marokański, mój ulubiony. A ten drugi to będzie turecki. Zapachniało jajem. Zaraz zjemy. Tutaj mamy na tym mniejszym stoliczku zestaw turecki. Jego główną częścią jest cilbir, czyli jajka poche na jogurcie. Do tego mamy dolmę, takie malutkie gołąbki w liściach winogron. Jest ser kajmak z miodem, są oliwki, jest sałatka turecka. To są jakieś pikle, ser żółty oraz coś, co nie zostało wymienione, więc będzie trzeba spróbować. Do tego mamy taki wypiekany w szuku chlebek, jeszcze ciepły. Cilbir to są jajka poche na jogurcie z dodatkiem m.in. masła, płatków chili. Jest to dość takie tłustawe w smaku faktycznie. Dodaje się też inne przyprawy czy czosnek. Myślę, że rzecz ciekawa, bo w Polsce rzadko spotykana w śniadaniowniach. No i to jest główna część tego zestawu, taka najbardziej sycąca. Możemy oczywiście sobie ten jogurt zagryzać takim chlebkiem, ale on jest pulchny, fajny. Pięknie pachnie. Generalnie to pieczywo pasuje do wszystkiego, co tutaj widzicie. Te małe gołąbki są... Z czym one są w środku? Ryż z warzywami, żółty ser. Nie wiem, na ile on jest turecki, bo taki ser widzicie w wielu regionach świata. Co innego, tutaj kajmak z miodem. Ser kajmak z miodem. Ale śmieszną konsystencję ma ten ser. Jest taki gładki, taki smooth i z miodem pasuje doskonale. Słodziutkie, pyszne. Do tego ten chlebek też zaraz pewnie wjedzie. A to? To wygląda jak jogurt owocowy. Czy to jest jogurt owocowy? Tak, to jest jogurt. Tutaj mamy sałateczkę. Jest oliwek, ogórków, pomidora i ziół. Też jest tutaj papryka, taka soczysta, orzeźwiająca. Bardzo smaczna, mamy pikle. To jest chyba jakaś rzepa. Jaka ładna różowiutka.
Ale kwaśne. Bardzo kwaśne, dość octowe. Aż za bardzo chyba. Bardzo fajny zestaw i super jest to, że tutaj wszystkie te składniki możemy w zasadzie dowolnie ze sobą mieszać. Czasem łodziwo coś, co jest wytrawne, pasuje do tego, do czegoś, co jest słodkie. A tutaj mamy ten drugi zestaw właśnie. Jest to zestaw bardziej mi znany. Jest to taki mój klasyczek, jeśli chodzi o szuk na śniadanie. Tak jak w śniadaniu tureckim najważniejszym takim centralnym punktem zestawu były jajka na jogurcie, tak tutaj są placuszki. To są marokańskie placuszki bagril, podane z granatem. Dość takie puszyste, bardzo, bardzo smaczne i komponujące się zarówno ze słodkimi, jak i z bardziej wytrawnymi dodatkami, choć tutaj dominują smaki słodkie. Mamy konfiturę. To jest taka konfitura z pomarańczy. Mamy miód i mamy melasę z daktyli. Bardzo rzecz słodka i intensywna. Mamy też jajko na twardo. Tutaj mamy kozi ser. Pasuje idealnie do tego miodu, o którym wcześniej wspominałem. Jest figa, są winogrona, też są oliwki. Jest pomarańcza i daktyle. Też rzecz świetna. I do tego jest taki podpłomyk z harisą. Z tej strony nie widać tej harisy. Przełożę na drugą stronę. O! Jak to się je? No je się tak samo, czyli bierzemy coś, łączymy z czymś, cieszymy się różnorodnością smaków. Trochę miodku. No to ser, słuchajcie. Zawiniemy jak tacos i można jeść. Te placuszki są rewelacyjne. Tutaj dominują smaki słodkie, jest dużo owoców. Jest to jajko, które jest taką rzeczą troszkę na pierwszy rzut oka niepasującą. No i podpłomyk chrupiący i mocno doprawiony. I to jest też fajne, że można taki raczej wytrawny, lekko pikantny podpłomyk kontrastować na przykład z konfiturą pomarańczową. Jeden zestaw bardziej wytrawny, drugi zestaw bardziej słodki i ile one kosztują? Tyle samo. Po 27 zł każdy zestaw, 27 zł za bardzo różnorodne smaki. Zamawiając oba te zestawy możecie się dzielić, mieszać ze sobą wszystko i naprawdę jest fajnie, do tego można popić kawkę i celebrować weekendowe śniadanie. My będziemy teraz celebrować, pojemy troszkę i widzimy się przy kolejnym śniadaniu. A co? Drugie zamówione śniadanie mamy z bułkę przez bibułkę. To taka warszawska śniadaniownia, a w zasadzie sieć warszawskich śniadaniowni, bardzo popularna. Swego czasu nawet była w jednym z vlogów. No i zobaczmy, co my dzisiaj zamówiliśmy tutaj. Wypakowaliśmy, to jest całe nasze zamówienie, dość obszerne, przyznaję. Najbardziej podobają mi się te amerykańskie pankejki, są puszyste, do tego można domówić bacon. To jest dodatkowo płatne, bo normalnie to są po prostu pankejki podane z takim sosem maślano-klonowym. Do tego są owoce. I można je zjeść na słodko, a można zjeść je po amerykańsku z dodatkowym bekonem. Tak ja pewnie też uczynię. Mamy tutaj bajgla z łososiem, też no, taki nowojorski powiedzmy. Śniadanie w Paryżu, czyli to jest maślany rogalik, do tego jest koszyk pieczywa. Tutaj mamy na tym talerzu różne pieczywo. No i do tego jest domowa konfitura, miód lawendowy i krem czekoladowy. No i jeszcze jest kanapka ser nocy letniej. Ona jest z serem bliss, gorgonzolą, karmelizowaną gruszką, szpinakiem i sosem miodowo-musztardowym. To jest ten sos tutaj. Do kanapek i do bajgli jeszcze jest ta sałatka taka. Co, zacznę od pankejka. Oblewam pankejki teraz syropem klonowym. Moja ulubiona czynność. Mocno wszystko lejemy. Dobrze to wygląda. Pankejki przyjechały ciepłe. Były odpowiednio zapakowane, też dość szybko to do nas przyjechało. Bardzo spoko. Myślę, że bez syropu klonowego byłyby trochę za suche, ale już z syropem smakują doskonale. No i bekon do tego. To jest, słuchajcie, doskonałe połączenie. Boczek jest super, bo jest taki chrupiący. Za to duży plus. Przejdę teraz do kanapek. Bagiel nowojorski, wiadomo, jesteśmy fanami. Chciałoby się polecieć do Nowego Jorku i zjeść takiego bajgla. Bardzo spoko, jest mięciutki. Dobrze się go gryzie, trzeba go jakoś nie wiadomo jak przeżywać. Do tego całkiem spoko łosoś i ta kompozycja z kremowym serkiem i warzywnymi dodatkami to taki klasyk. Nie można się do niej w jakikolwiek sposób przyczepić, także jeśli lubicie to połączenie, no to śmiało zamawiajcie. Spróbujmy tej drugiej kanapki. Serowa rozkosz. Ser nocy letniej. Serowa rozkosz. Ser nocy letniej. To jest kanapka, która widzę była na ciepło, teraz już troszkę ostygła. Jest w środku brie, jest w środku gorgonzola, karmelizowana gruszka, szpinak, no i dużo, dużo się dzieje. Taka bagietka. Kanapka bardzo mocno serowa. Także ta moja nazwa serowa rozkosz nie jest wcale taka zła, bo to jest serowa rozkosz. Ale ser nocy letniej też. No ser nocy letniej to też jest super nazwa. Przede wszystkim czuć ten ser brie. Gorgonzola jest tutaj użyta
w sposób sporadyczny, nie wiem jak to powiedzieć. Powiedzmy, że w sporadyczny sposób, zrozumieliście chyba o co chodzi. Bo gorgonzola jest bardzo intensywnym serem i po prostu gdyby dać jej tutaj więcej, no to byłaby to kanapka już przesadzona troszkę. Kontrastuje z tymi serami karmelizowana gruszka, także jest taka dodatkowa słodycz. Szpinak jest tutaj, myślę, tylko i wyłącznie po to, żeby było coś zielonego. To jest raczej taka ozdoba, która nie jest jakoś mocno wyczuwalna w smaku. Też dobra kanapka i na pewno sycąca. Ja zjadam kilka gryzów i już się czuję taki pełny. Jest dużo sera, wiadomo, ser tłusty i smaczny. No i zostało ostatnie śniadanko. Śniadanie w Paryżu jest rogalik. Uwielbiam takie rogaliki. Do tego są trzy smaki: na słodko, konfitura, miód i krem orzechowy. Ten krem orzechowy, ten krem czekoladowy chyba mnie najbardziej kusi. Ale on nie jest taki do końca czekoladowy. Tak został nazwany w menu. Ma taki kolor, że no nie wygląda na czekoladowy, tylko na właśnie jakiś taki orzechowy. Ale to taki gęsty, smakuje orzechami laskowymi zdecydowanie. Pasuje do rogalika bardzo. Konfitura jakaś taka z owoców leśnych. Też dobre. Jest dość kwaśna. No i miodek lawendowy. No faktycznie lawendowy, czuć tą lawendę. Czekacie pewnie jeszcze na ceny, także zerkam w swój telefon. Pankejki 21 zł, to jest cena bez bekonu, z bekonem 25 zł. Śniadanie w Paryżu 18 zł. Kanapka sernoceletniej też 18 zł. A bajgiel nowojorski 20 zł. Także ceny takie między kilkanaście a 20 kilka złotych. Myślę, że całkiem przyjemne jak za to, co dostajemy, jak to smakuje i jakiej to jest wielkości. Zanim przejdziemy do dwóch kolejnych śniadań, wrócę jeszcze do naszego partnera, do partnera tego odcinka. Jakiś czas temu ruszył on z usługą Morele Max. W skrócie, Morele Max to pakiet dodatkowych korzyści, dzięki którym możecie korzystać z darmowej dostawy dla zakupów od 39 zł i 99 groszy od jednego sprzedawcy, a także zwracać produkty nawet do 30 dni od zakupu. Zaznaczyłem przed chwilą, że chodzi o zakupy od jednego sprzedawcy, no bo od jakiegoś czasu na Morele.net możecie znaleźć także produkty innych sprzedawców, nie tylko sklepu Morele, dzięki czemu oferta jest szersza. A skoro o szerokiej ofercie mowa, wróćmy do szerokiego wyboru śniadań. Czas na kolejne śniadanie i podobnie jak w przypadku Szuka, będą to weekendowe zestawy śniadaniowe, czyli dostępne tylko w weekendy w restauracji, która nazywa się The Cool Cat TR. Tak prezentują się te śniadania po rozpakowaniu. Mamy zestaw meksykański i zestaw azjatycki. W zestawie meksykańskim mamy w pierwszej kolejności huevos rancheros, czyli jajko sadzone na takiej tostadzie z fasolką, z kolendrą i z przyprawami. Ładnie to wygląda. Zjem to jak kanapkę, chociaż z tym jajkiem będzie później problem. Wciąż chrupiące, wciąż smaczne, dużo kolendry. Ja uwielbiam kolendrę. Proste i smaczne. Guacamole jest idealne do nachosów. A bardzo dobry guacamole. Tak samo możemy mieć pica de gallo. A te patatas bravas, czyli ziemniaczki, w tym przypadku bataty, wymieszane są z kiełbasą. To jest chyba jakieś chorizo. Kuchnia meksykańska bez kukurydzy obejść się nie może. Taka ładna, posypana z góry ostrą papryczką. Bardzo smaczna. Po wszystkim deserek, czyli churrosy. Ale nie było do nich czekolady. Jest tutaj, na dole. Biała czekolada. Churrosy w dowozie to już nie jest to samo. Przez odległość od restauracji i czas dowozu sporo tracą. Poza tym raczej dowóz aż tak na jakość, na smak tego jedzenia nie wpłynął. Ale ja zawsze uważałem, że w Kulkecie zestaw meksykański jest mniej ciekawy, mniej smaczny niż zestaw azjatycki. Także przejdę do niego. Zaczynam od ryżu z kimchi. To po prostu ryż wymieszany z kimchi oraz przykryty sadzonym jajkiem, które dodatkowo jeszcze jest przysypane ostrą papryką znowu oraz szczupiorkiem. Taki trochę obiad bardziej. Dla nas jest to bardziej obiad, ale w Azji taki ryż z kimchi je się również na śniadanie. Z kimchi w Korei w zasadzie je się na każdy posiłek, także nie powinno was to dziwić. Bardzo smaczne danie, bardzo sycące. Najbardziej lubię chyba ten boczek w sosie hoisin. On jest też dodatkiem do bao w Kulkecie. On jest przysypany jeszcze fistaszkami, no a sos hoisin jest taki słodkawy. Uwielbiam to. Dość tłustawy boczek w połączeniu ze słodkim sosem powoduje to, że na kubkach smakowych dzieją się prawdziwe cuda. Tu jest ciekawa rzecz, jest to marynowany korzeń lotosu z sezamem i wiśnią. Coś, na co nie natraficie za często w restauracjach. Tak to wygląda. To jest bardzo takie kwaśne. Bardzo, bardzo kwaśne. Od tej wiśni pewnie. A przy tym takie soczyste, mięsiste. Pycha, kwaśne jak cholera. Już mi twarz wykrzywia, ale je się to wspaniale. Przepyszna rzecz. Co my tutaj mamy dalej? Sos samdzian i pod nim jest pasztet. Koreański pasztet, także najlepiej będzie to rozsmarować na tej małej bagietce. Tutaj na bagietce doskonale widać, że to nie jest tylko ten czerwony sos, ale też
pasztet. Sos jest na bazie pasty gochujang, czyli pasty z papryczek, ryżu, z fermentowanej soi. Lekko taki słodkawy, ale też dość pikantny i trochę ma ten taki posmaczek fermentacji, jak zresztą wiele dań w kuchni koreańskiej. I ten pasztet też jest dobry. Jeśli dotąd kanapki z pasztetem były dla was nudne, to dodanie sobie takiego sosu sprawia, że zmieniacie od razu zdanie. Pikle z kolendrą, taki dodatek. Też można na kanapkę wrzucić na przykład. Głównie jest cebula, rzodkiew, marchewka, dużo kolendry. Dobra. Te pikle smakują mi bardziej niż w szuku. Tutaj deser, który obok boczku jest moją ulubioną częścią tego zestawu. Jest to naleśnik pandanowy. Pandan to jest roślina, która rośnie w Azji. Smakuje trochę jak wanilia. A w środku jest coś takiego jak puto peeling. Taki dżem z kokosa, można powiedzieć. Zestaw azjatycki bardziej do mnie przemawia. Moim zdaniem więcej się dzieje i te smaki są bardziej różnorodne. Każdy z tych zestawów kosztuje po 37 zł. W ofercie jest także zestaw śródziemnomorski. Ja biorę łyczek kawy i zabieram się za szamanie tego, co zostało. I jeszcze jedno śniadanie, tym razem z miejsca, które nazywa się Bistro Olkuska. Jest to restauracja, która znajduje się na Mokotowie. I co my tutaj mamy? Mamy Croque Madame. Słynną kanapkę tłustą z serem, beszamelem, jajkiem i też chyba szynką. Poza tym mamy bajgla z łososiem i z serkiem kremowym, takiego nowojorskiego. Mamy bao z szarpaną wieprzowiną oraz tosty francuskie na chałce. Zacznę od Croque Madame. Gorące przyjechało, Croque Madame w szczególności. To istotne, gdyż jest to akurat takie śniadanie, które no na zimno nie będzie smakowało. Jeśli chodzi o temperaturę, to nie ma zarzutów żadnych. Szkoda, że to jest, no jest to przygotowane tak, jak to się przygotowuje, na takim tostowym chlebie zwykłym. Ale jadłem w swoim życiu lepsze Croque Madame z lepszego pieczywa. To muszę przyznać. Tutaj są takie zwykłe tostowe kromki, jest ser, jest ten beszamel, jest jajo, są pieczarki, no i faktycznie jest też w środku wędlina. Jest to smaczne, ale myślałem, że będzie jednak smaczniejszy. Ten chleb tostowy, zwłaszcza tutaj po bokach, troszkę psuje moim zdaniem wrażenia. Tutaj mamy bao z szarpaną wieprzowiną, z kolendrą. Przede wszystkim widać mięso. Mięsko całkiem ładnie wygląda. Bao takie trochę szarawe, zazwyczaj jednak jest bielsze. No zobaczymy jak smaku. To bao całkiem spoko. Smakuje lepiej niż wygląda moim zdaniem. Mięso to trochę taki inny szarpaniec niż zazwyczaj. Mniej poszarpany, można powiedzieć. To mięso momentami może być lekko suchawe. Bardzo dobra. To jest najważniejsze, że to mięso po prostu dobrze smakuje. Ale rzeczywiście momentami jest suchawe. Są takie miejsca, gdzie jest więcej majonezu i wtedy sprawa wygląda troszkę inaczej. Całkiem nieźle, ale myślę, że najlepsze dopiero przed nami. Tosty z chałki wyglądają obłędnie. Takie puszyste, a przy okazji przesmażone na masełku. Dobra. Słodkie, tłuste i smaczne. Zobaczmy z konfiturą. To jest chyba jakaś taka wiśniowa. Konfitura obłędna. Dobra. Jest to masło orzechowe. I wydaje mi się, że super będzie pasować połączenie jednego smarowidła i drugiego na chałce. Są jeszcze owocki, które świetnie uzupełniają konfiturę i masło orzechowe. Świetnie pasują też do tej chałki. No, proste, a bardzo, bardzo smaczne. Ostatnia rzecz to bajgiel. Bajgiel z łososiem, dość dużych rozmiarów. No, solidna rzecz. Jednej osobie myślę w ramach śniadania jak najbardziej wystarczy. Są kapary, sałata, dużo kremowego serka. Bardzo smaczny ten bajgiel. Chyba nawet smakuje mi bardziej niż ten z bułkę przez bibułkę. Choć no, to nie są jakieś duże różnice. Ten bajgiel jest, jak widzicie, jeśli chodzi o pieczywo, z małą ilością sezamu. Tam było tego sezamu dużo więcej. Samo pieczywo dobre, mięciutkie. W środku dużo tego serka, który wypływa oczywiście przez te dziurki bajglowe. Łosoś też dobry, dużo kaparów, więc ten smak kaparów jest wyczuwalny mocno. I jeśli go nie lubicie, no to nie jest bajgiel dla was. Ale można było poprosić, żeby nie brać, bo ja kiedyś zamawiałam i zamówiłam bez kaparów. O, słyszycie. I co mi najbardziej smakowało? Chyba właśnie ten bajgiel oraz chałka. Od razu podam wam ceny. Croque Madame 32 zł, bajgiel z łososiem 28 zł, chałka po francusku na ciepło 28 zł oraz bao z szarpaną wieprzowiną 32 zł. Także tutaj śniadanie bardziej w okolicy 3 dyszek. Tyle o śniadaniach. Proponujcie w komentarzach swoje ulubione oraz miejsca, z których można je zamówić, miejsca, w których można je zjeść. Dziękuję partnerowi dzisiejszego odcinka Morele.net za fantastyczną kawiarkę, a was odsyłam do opisu, gdzie znajduje się link do sklepu Morele. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.